Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Titled Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Prawdopodobnie ostatni Titled Tuesday w 2021, ale jeszcze się zobaczy, bo jeszcze za tydzień jest 28 grudnia, no więc zobaczymy, czy będę mógł zagrać. W każdym razie, witam serdecznie i za minutkę rozpoczynamy. Co, Smoku, tutaj jeszcze dobrego piszesz? Będąc na setnym miejscu, wrzucisz sobie luz i myślę, że to wtedy wypaliło. Wiesz co? Jest to prawdopodobne, że nie grałem bez presji. Z Lauru Sasem to bardzo silny zawodnik, bardzo silny. Ja wiedziałem, że on jest bardzo mocny i wygrać z nim 2-0 w ogóle to byłem w szoku. Ale w błyskawicznych szachach jest tak dużo błędów, tak dużo ominiętych taktyk, takich prostych zagrań, że to jest głowa mała. Na szachownicy tego kompletnie nie widać, a jak się wrzuci tutaj na silnik, to jest niebo, a ziemia. Co tam się dzieje? Ile to pracy człowiek jeszcze musi włożyć w swoją grę, że to jest masakra? Dziś mogą być spore szanse na rekord. Ja wiem, że zawodnicy tutaj grają na liczesie u Agatmatora, jeden bitcoin za pierwsze miejsce. Ja wiem, wszystko się orientuję, co w internetach huczy, ale nie zamierzam w tamtym turnieju po prostu grać. Tyle. Tam grają 2 minuty na zawodnika. Będzie totalna łupanka, nie chcę się denerwować po prostu. Dudy ze Schneiderem nie widziałem. Nie widziałem akurat tej partii. Rozpoczynamy, moi drodzy. Pierwsza runda, mistrz FIDE. No to jedziemy. No, Broda zaliczył piękny weekend, to prawda. Broda zagrał fantastycznie. Okej. Cześć, Piotruś, witam Cię. Pozdrawiam również Twoją małżonkę. Jak mnie rozpoznaje po głosie, to niedobrze. Nie, przyznajesz się do pewnych niecnych tutaj moich sekretów. Dobra, goniec E3, czyli tak. Obrona królewsko-indyjska. Dzięki, Cortez. Zauważyłem, słuchajcie, że no nie mogę grać jak szalony do końca, chociaż lubię tak sobie zaszaleć na szachownicy. Ale jak ustabilizuję grę, troszeczkę, że tak powiem, postawię ścianę na przeciwniku i zaprę nieco, to on, to przeciwnicy z reguły, tak można powiedzieć, nieco się gubią. I to się sprawdziło właśnie w blitzu na żywo. I postaram się podobną taktykę obrać tu, chociaż nie wiem, czy wytrzymam i nie zaatakuję kogoś, bo to przy królewsko-indyjskiej bywa też różnie. Przy takich schematach właśnie spokojniejszych, no to można próbować zapierać, ale jak trafimy na suwacza, to też może być ciężko. Myślę, że tutaj jakieś H5 wrzucimy. Dobra, skoczek D7. Skoczek stoi dobrze. Jak skoczek ruszy, to na F3, więc za chwilę będę próbował jakieś takie... No właśnie, znowu ostro. No ale to czasem trzeba, no co tutaj się czaić. Może skoczek C5, B4, skoczek B3? Nie za... O, teraz to w ogóle B5 nie myśląc gram. Może też niedobrze, że nie myśląc. No to Piotrusiu, jak bilety dzisiaj za wstęp, to możesz pierwszy rzucić donate'a. A co? Podać piękny przykład. Tylko niech to nie będzie złotówka, pamiętaj. Niech to będzie na święta. Jedyneczka i zero, poproszę. Minimum. Piotrusiu, daj przykład widzom. Proszę i zaszalej. Dobra, jedziemy skoczkiem na C5. Słuchajcie, licytowałem, jeszcze 2 godziny jest licytacji w tym momencie, jak teraz do Was mówię na żywo, do wejścia na Mistrzostwa Świata. No przyznam się, licytowałem, ale do 10 tysięcy tylko. Teraz było chyba 11 200 i tak uważam, że to jest bardzo niska kwota. Zagramy tak, jak zagrać z Mistrzem Świata, to znaczy zagrać w tym samym turnieju, więc odpuściłem sobie. Troszkę te kwoty już są za duże. Ja byłem pewny, że i tak mnie przebiją, ale za dychę bym spokojnie pojechał i grał. Dobra, teraz muszę się dalej zastanowić, jak to rozwiązywać. Zagram chyba F5 z nadzieją na bicie w przelocie. Dzięki serdeczne za gratulacje, za wynik. Dzięki. No byłem przeszczęśliwy, ekscytacja niesamowita, naprawdę. Jeden chyba z lepszych wyników, bo wiecie, trochę w takich openach na 500 ludzi, na 600 osób trzeba mieć sporo szczęścia mimo wszystko, więc no to szczęście tym razem w końcu dopisało. No, wynik jest wynik, poszedł w świat, więc jest dobrze.
Słyszałem, miłośniku szachów i pasztetu, że jest ten turniej, ale ja już mówiłem, nie gram w tym turnieju liczesowym Agatmatora, bo tam będzie po prostu grany bullet. Dobra, troszkę się tutaj zagadywuję. Niech ja pomyślę, czy tak nie uderzyć. Nie, no tutaj. O, witam Cię, Johnny. 50, Johnny 50. Mieliśmy okazję się poznać w Katowicach. Bardzo mi miło. Już pamiętam ten piękny nick. Dobra, tutaj wybijemy sobie. I zagramy go nieco w 5. No, pozycja czarnych tu jest rewelacyjna. Ten skoczek jest tak ładnie tutaj osadzony między tymi pionami. Te figury nie grają, więc to musi być dobra pozycja czarnych, ale wiadomo, jak to jest w szachach. Są wygrane, ale trzeba je jeszcze wygrać. Docisnąć. Ok, mogę zagrać tutaj, dać szach, ale zagramy tak. Teraz będę groził takim ruchem i takim z matem. Hetman A7, wieża A7. Tak się partia skończy, zobaczcie. A nie, jednak nie poszedł królem. A, spryciulka. Spryciulka wszystko widziała. No dobrze. Jakby cię tutaj ugryźć, mój drogi przyjacielu. Tutaj coś kąsasz. Ale zaraz, jak teraz zagram tak i wieża wchodzi w następnym ruchu. Chyba wygrywam. Chyba nie ma ucieczki. Jakiś tam, jakaś wieża D3 też nie działa. No, oddanie hetmana jedynie, no właśnie. Także tutaj przeciwnik był nieźle powiązany. Ok, no to mamy pierwsze zwycięstwo. Jest dobrze. Widzimy, że Nakamura nie gra dzisiaj, bo będzie grał w tym turnieju właśnie Agatmatora. Cześć, bot Mer MD. Dzięki za powodzenia. O, dzięki za gratulacje. Dzięki. No, było naprawdę mega kozacko. Dzień dobry, Kasiu. Dziękuję serdecznie za wszystkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze tam coś napisał. Szkoda, że też byłaby okazja zmierzyć się z Magnusem. Niemniej dziękuję. No, z Magnusem ciężko by było pewnie zagrać w moim przypadku, ale byłaby na pewno jakaś tam szansa teoretyczna. Dzięki. Zrzutka na Mistrzostwa Świata. Słuchajcie, proponowali ludzie, ale to jest tak duża kwota. Poza tym ja musiałbym tutaj twardo licytować. Ja przypuszczam, że to około 15 koła będzie trzeba wydać na to, żeby wziąć udział w tej licytacji. Jeszcze są 2 godziny, ale no już stwierdziłem, że nie będę o to walczył. Po prostu no trzeba było jechać, słuchajcie, w pierwszy dzień świąt i tak dalej. Wiem, że to nie jest wymówka, bo jedne święta, udział w Mistrzostwach Świata, gdzie jest okazja. No, taka okazja może się nie powtórzyć już w życiu. Ale trudno. No, znaczy ja nie żałuję. No, jakąś tam próbę podjąłem, ale nie będę już tutaj po prostu tego tematu drążył. Dzięki, Kubuś, dzięki. Czy dzisiaj rekord? Nie wiem, po prostu grajmy w szach. Jeśli jest możliwość, to proszę o pozdrowienia mojej żony Agnieszki. Pozdrawiam serdecznie małżonkę Agnieszkę, bot mer mda, jeśli dobrze to wymówiłem. Matemat szach. Dzisiaj też 15 miejsce. Dzisiaj to pierwsze. Dlaczego 15? Rekord jest 7 punktów na 11, chociaż kiedyś title był 10-rundowy, to też miałem 7 punktów, więc 7 z 10 byłoby niezłe, no ale jak będzie 7,5, to będzie rekord. Na razie o rekordach nie rozmawiajmy. Miałem też świetne partie, słuchajcie, z arcymistrzem z Niemiec, świetną partię z arcymistrzem z Niemiec, Friedmanem. Bardzo zasłużony arcymistrz dla niemieckiego narodu. No silny, ale nie pokazał nic w mojej partii. Po prostu tak mnie wyczekiwał, a dostałem w Królestwie Indyjskim tak piękną grę. Ja wiem, że to teraz wy tego nie widzicie, musiałbym przeanalizować partię, żeby trochę zobrazować to wszystko, ale no przegrałem niestety. Przegrałem, ale no tam po prostu byłem już za słaby na końcu, tam taktycznie troszeczkę i z ruchu na ruch pozycja się troszeczkę pogarszała, no i to w końcu pękło. Kocham Szachusia. O, rety. Cóż za piękny nick. Nazywam się... ojej, no nie, no takich rzeczy nie będę mówić, no. 14 razy kocham Szachusia. Daj spokój. Nie gram tego turnieju o jednego bitcoina. Nie. Znaczy, ja wiem, że on jest. To już się powtarzam, ale...
No ale nie, gram, bo tam 2 minuty na zegarze, bez dodawanego. Ja wiem, że to cała śmietanka świetnych zawodników. No ale 2 minuty, nie chce mi się po prostu klepać tyle myszką. Wolę tutaj czas dodawany. Poza tym tam są tylko 3 pierwsze miejsca, albo aż, no naprawdę nagrody są fantastyczne. Jak ktoś wygra jednego bitcoina, to teraz bitcoin stoi, ja tam nie wiem ile, 40 kilka dolarów, tysięcy dolarów, czy coś w tym stylu. Za drugie miejsce jest około 10 tysięcy dolarów. To są potężne pieniądze, jak na 2 godziny gry, słuchajcie, w internecie. To jest coś nieprawdopodobnego, więc tam śmietanka się pojawi na pewno. No i za trzecie miejsce też jest jakieś tam coś tam, 2,5 tysiąca dolarów, czy coś w tym stylu. Też jest bardzo dużo, bardzo dużo. No tam wiadomo, na Kamury grają i tak dalej. Ciekawe, czy Carlsen tam zagra. Bo dla Carlsena to też jest świetna nagroda. Zapewne jak na 2 godziny gry. A, Carlsen tam gra. Super. No tak, jeden bitcoin to 200 tysięcy złotych. No okej, no to jak patrząc na złote, to tak, ja mówię o dolarach. No, jeśli patrząc tak, to można wygrać kawalerkę sobie dzisiaj, nie? W 2 godziny w jakimś mniejszym mieście. No tak, to właśnie w tych szachach jest. Jesteś dobry, to wygrywasz. Jesteś słaby, to trenujesz, żeby być dobry. Okej, no to powodzenia tam tym ludziom, którzy będą tam grali. Ja nie będę czesał się w tym turnieju. No, tak po prostu postanowiłem sobie i tyle w temacie. Dobra. Cóż, moi drodzy widzowie, czekamy na rundę numer 2. Cierpliwie, za chwilę się powinna rozpocząć. Dobra. Mamy drugą rundę, 2800, jakiś mistrz międzynarodowy. Rosja, znowu czarnymi. Jedziemy. D4 znowu grają. Czuję skoczka na C3. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że zagra tu skoczkiem. Nie zagrał. Londoniarz 1. Niech ja pomyślę, jak to się grało. Chyba tutaj. No i tutaj. Bardzo fajna pozycja czarnymi. Tylko trzeba się troszkę zagłębić tam, oczywiście, w nią. Tutaj zagrał. Co będzie, jak ja zagram tak? Potem tu. Mogę też tak, ale z drugiej strony. No tak. On pewnie zagra tu skoczkiem jakoś na C4. Tego pionka będzie mi chciał kościć, będę musiał tak zagrać. Nie wiem, co to za poza. Aha, tu jeszcze się odsłoniłem. Oj, 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 oj. A zawsze mam skoczka na E7. Dobra. Możebym tu przypadkiem czegoś nie podstawił. Się odsłoniłem zbyt chyba szybko. Chociaż nie, chyba się broni. Chyba wszystko się. Chyba wszystko się broni, mam nadzieję. No i plan będzie. A tu jest podstawka, dobra. Goniec zasłonił D6. A to i tak nie było wyjścia. Nie wiadomo, czy on może tak po prostu zbić. Goniec, więc muszę zagrać teraz tak, żeby po wybiciu tutaj bronić. Dobra, jest pion mniej. Czyli znowu taktycznie gdzieś tam zostałem ograny. Ale może jakaś tutaj nadzieja się jeszcze pojawi. Ten goniec musi teraz coś zrobić. Może goniec E5, taka wieża B6. Coś tam może spróbujemy. Jednak zbił, dobra. Jednak zbił. Tutaj grozi ruch nieprzyjemny bardzo. Muszę bronić, pilnować tego pola D6. Za chwilę tak zagramy. Spróbujemy uprościć pozycję.
Skoczek d6 i tam na b3 wezmę. Potem wybiję. Aha. No to tego nie widziałem. A proste to było. No to jest przegrana pozycja. Już nie mam żadnego ratunku. Zbyt łatwo te pozycje oddałem. No tutaj nie mam jak tego bronić. Trzeba poddać po prostu. No trudno. Rozwalił mnie gościu błyskawicznie. Dobra, dosyć tego gadania. Słuchajcie, trzeba się wziąć do roboty. My tu gadu gadu, jest przyjemnie, fajnie, ale dosyć tego przegrywania, takiego prostego. Za łatwo to poszło. Wrzucamy luz. Przeciwnik 2504 w blicu. Na żywo. No, nieźle. Coś tam gra, jak widać. No okej. Okay. Najsmutniejsze jest to, że trzeba czekać teraz, nie? Na te kolejne rundy. Znaczy na YouTubie, jak już pójdzie filmik, no to tam oczywiście można sobie przewinąć. No dobrze. No dobrze, czekamy sobie na kolejną rundkę. Jest wygrana, jest porażka. I będziemy grać za chwilę dalej. Może zerknijmy w takim razie, zerknijmy na kogoś. Czy są to Polacy? Ja przypuszczam, że Polacy się tam zapisali na ten turniej do Agatmatora. To jest ciekawe. Słuchajcie, nawet wejdę tutaj i zobaczymy sobie, ile tam ludzi się już zapisało na tym turnieju u Agatmatora. Niech ja zobaczę tylko, gdzie jest ten turniej. I się zaczyna o której, moi drodzy? Czy to jest prywatny turniej? Gdzie go można zobaczyć? Ktoś podlinkuje może? O 20. No ale to nie jest ten turniej, tylko jakiś inny. Dziwne. No nie możecie linków wrzucić. Dobra. Zaraz spróbujemy znaleźć inaczej. Dziwne, że tu nie wyświetla. Jest po lewo? Dobre. Gdzie jest po lewo? U góry całkiem? Co wy tutaj mi... Co wy mi tutaj mówicie, moi drodzy? Wyżej, dobra, wyżej. Nie widzę, bo się sugeruje tylko czatem. U góry po prawej, u góry po prawej. U góry po prawej. No u góry po prawej, w samej górze to nie ma. Ale wyjdę tutaj teraz na Ciamajdę. Zwycięzcy turniejów? Nie, to nie to. Wyżej lewo? Aha, dobra, dobrze, w sensie na stronie głównej, widzę, bo ja szukałem tutaj w zakładce, okej. Okay. Sprawdźmy. No, hojo, 13 ponad tysięcy ludzi, słuchajcie, masakra. Ja zerknę, czy nie mam zawodnika, przeciwnika, nie mam. 13 tysięcy ludzi, w ogóle kto to jest ten zawodnik, jakiś rosyjski, tak zobaczę z ciekawości. Artemiew, o, będzie walka, słuchajcie. Ali Reza nawet jest, także dzisiaj Tightlet Tuesday nie jest bardzo mocno obsadzone, aczkolwiek niektórzy pewnie też grają Tightlet Tuesday, a potem przejdą do Agatmatora. No tam będzie walka o pierwsze miejsce jak nic, porządna kasa. Czy wygrałem kiedyś z Janem Krzysztofem Dudą? Nie, nie wygrałem. A za 15 miejsce w Mistrzostwach Europy wygrałem, moi drodzy, 150 euro. Może nie jest to jakaś powalająca kwota, ale zawsze miło. Jakiś tam mały zwrot kosztów wyjazdu wpisowego. Zawsze, zawsze to miły dodatek. Zresztą w komunikacie wszystko było, więc to było dostępne. Nie, z Jankiem grałem tylko raz w życiu na żywo i przegrałem, ale już miał 2700 wtedy. Co to za pytanie? Co sądzę o osobach, które nie mają włosów? Co
To w ogóle zapytanie, nie będę nawet na takie odpowiadał, bardzo przykro mi, bardzo mi przykro z tego powodu. Nie znam się na włosach, więc się nie będę wypowiadał. Dobrze. Grają jeszcze. Jeszcze grają. Piotr Szachowy. Nie, nie gram w tym turnieju. Wystarczy trenować szachy 30 minut dziennie, ale co 30 minut dziennie? To ciężko stwierdzić, jak masz wielki talent, to będziesz trenować i 5 minut dziennie, ale nie, no oczywiście nie. Trening jest bardzo ważny. 30 minut dziennie na szachy, jak chcesz być mistrzem Polski do lat 10, 12 czy tam wyżej, to jest nic. Na amatorskim poziomie każdy czas spędzony przy szachach to jest przyjemność. No, do dwójki, do jedynki można dojść w kilka lat takim tempem. 30 minut dziennie zresztą to też do końca nie jest tak mało. Ważna jest właśnie ta regularność. No nie, Ziolkens, IM nie wleci w 3 miesiące, bo nie zagram turniejów w przeciągu 3 miesięcy. To jest jedno, a dwa, że... Nie no, wiecie, no świetnie, no ja się bardzo cieszę z tego 15 miejsca, ale nie mogę się tu ekscytować non-stop, bo to były szachy błyskawicznie, więc to nie jest takie super odzwierciedlenie siły gry. Trochę szczęścia zawsze trzeba mieć i tak dalej. Dobra, czekamy na kolejnego zawodnika. O, za chwilę będzie runda numer 3. Jedziemy. Nie wiem dlaczego, ale ten ruch uważam za jakiś taki dziwaczny, nieco. Dobra. No, skoczek sobie wszedł, ok, niech sobie wchodzi. Staniemy na B1. Może dlatego zagrał, żeby mieć tutaj skoczka po prostu. Proszę B1, Koniecki 5. Jakieś E5 będziemy planować. No właśnie. Widać, że przeciwnik chce mi tutaj zamknąć pozycję. No, wybijemy to. Skoczek D5 chyba. Tu będzie zawsze słabość. No, skoczek to broni, wiadomo. Okej, okay, wybiję to chyba tym pionkiem, zbijemy. Chyba na pewno. No dobrze, na E5 wszystko bije do końca. O, skoczek B6. Tracę jakość. To się nawet tego nie spodziewałem, przyznam szczerze.
Ładnie mnie załatwił, ale skontrujemy. Znaczy, spróbujemy skontrować. No znalazł, znalazł. Ale ja tutaj skontruję. Na D6. No i tutaj. Dobra, jest jakość mniej, tylko ten pionek, żeby tam krzyż... Jeszcze mogłem tak wtrącić. No właśnie. Teraz trochę za późno. Spróbujemy tak. Może w ogóle zbić tutaj. Wtedy tak będę musiał zagrać. O rety. No właśnie. Taktyka. Kuleje. Aha, zaraz, mogę tak. Przecież goniec broni na G6. Dobra, działa. Jeszcze jako tako. Jakieś szalone akcje. Wszystko działa. Ten goniec B1 taki ukryty. Tutaj? Aha. Wymusi mi teraz wymianę. Skubany. Skubaniutki. A nawet więcej niż wymiana. Poczekajcie. A nie, tak mogę jeszcze zagrać. I potem hetmanem. I potem wymienię wieżę. Ale on zagra wieżę G8 i tu będzie mat groził. O rety. Ile taktyki tutaj. A potem goniec E4 jeszcze mogę zagrać. Co? Tego pod uwagę nie wziąłem. No dobra. Teraz tak. Tutaj później wezmę wieżę. Ależ się tutaj dzieje w tej partii. Masakra. W ogóle jeszcze jakieś takie ruchy. Nie, no bo szach. Co tu się w ogóle w tej partii wyrabia? Dobrze, że nie ma szacha. Wieżę biorę. Królów tutaj. Masakra. Ciekawe, gdzie te błędy były. Chwilunia, chwilunia. To nie jest wygrana. Muszę szachować. Tutaj na C5 wezmę. Wieża mniej, ale ten król tutaj tańczy. Czasu coraz mniej. No dobra. Chwila, czy ja tu mata jakiegoś nie daję? Nie wiem, ale wezmę tutaj, żeby skoczka łupnąć. Dobra. No i biorę wieżę. Potem wezmę tu skoczka. Będziemy żyć. No właśnie, chyba że wtrącenie, ale mam taki ruch zawsze. Mogę też tak zagrać. Dobra, zostawimy sobie hetmana na deser. Kontrola odzyskana. Teraz pytanie, czy ja nie mogę... A zaraz tutaj zagrajmy. Będę groził matem. Okej. Tutaj, tutaj. To już wygląda dobrze. Goniec hetman C4. Title Tuesday będę grał dzisiaj. Okej, okay. No to już jest pozamiatane. Jeszcze nawet mogę jednego pionka skosić. W miarę bezpiecznie i tutaj w następnym ruchu wybijemy. No tutaj to już podstawka. No partia mega zwariowana. Bardzo zwariowana taktycznie. A mówiłem, graj spokojnie. Nie, musisz atakować, musisz. Dobra, ważne, że jest punkt. Więc jest dobrze. Hetman 8 był mat? Ojej, już wyłączyłem tę partię. Dobra, zerknijmy. Zerknijmy na tę partię. A rzucimy sobie, zobaczymy ile z błędów. Nie, nie, nie.
to nie to chciałem zrobić. Widać wszystko, widać wszystko. Plus 1-4 cały czas. Tu goniec E2 należy zagrać, jak widać. I czy bicie w przelocie jest teraz dobre? No jest dobre. Gdzie tam był? Wieża E1 było niedokładne. Co należało grać teraz? Goniec G5 według komputera. I gdzieś tutaj pewnie się pomyliłem. Tak, goniec F4 jest błędem, bo mi bierze jakoś. Dobra. Dobra, ale przejdźmy dalej. Co? Bicie tutaj było złe? Hetman B7. No to trzeba grać dokładnie, no to widzicie. No wieża, właśnie, wieża E7, nie? Tu nie było jeszcze źle. Tak. Hetman F8 było błędem. Hetman H8 i tutaj. No i co? Ja tam nic nie widzę więcej. Goniec E4 błąd. Hetman E2. Aha, tu można wziąć gońca. Ok, czyli taka wersja, że gońce zostają. Dlaczego to jest taki gruby błąd? Aha, bo wieża G8. To już mówiłem, że wieża G8 wchodzi. A, tego nie widziałem. To takie wtrącenie jest dosyć trudne. Dobra, to się już posypało. Dobra, zapomnijmy o tej partii. Ważne, że jest punkcik. Mat był dwa razy. Dobra, to tak szybko przeanalizowałem. Nie gram tego turnieju o jednego bitcoina. Już powtarzam po raz kolejny z rzędu. Nie gram w tym turnieju Agatmatora, dlatego że grają tam 2 minuty na zawodnika. To będzie niezła łupanka. Tam oczywiście prawdopodobnie pojawi się Magnus Carlsen i cała śmietanka. No jakoś powiem wam szczerze, no nie wiem dlaczego, no nie chce mi się grać tam 2 minuty plus 0. Tak, dzisiejszy taki kaprys, no i tyle. 2 punkty na 3 partie póki co. Ale nadal są silni zawodnicy. Słuchajcie, jest mnóstwo arcymistrzów tutaj. Mnóstwo silnych arcymistrzów. Zobaczymy, czy w połowie turnieju oni odejdą na tamten turniej. Jednego bitka nie chcę zgarnąć. Chcę zgarnąć, ale nie mam na niego kompletnie żadnych szans. Trzeba być mega arcymistrzem i mieć dobry sprzęt, dobrą myszkę i być w tych buletach oblatany. Ja przypuszczam, i trochę szczęścia trzeba, bo to turniej arenowy. Więc przypuszczam, że tam dużo osób będzie obcinało jeszcze czas i trzaskało punkty, tam zawodowcy się pojawią. Jestem ciekawy, kto w ogóle ten turniej zgarnie. No, jeżeli będzie Magnus, to pewnie Magnus ma bardzo duże szanse. Nie w tym sensie 324. Ja nie mówię, że myszka tutaj zadecyduje. Absolutnie nie. No ja mam taki standardowy, nawet bardzo słaby sprzęt, więc granie buletów na pewno przy dobrym sprzęcie dużo pomaga. Ja tam jestem po prostu za słaby. No totalnie za słaby, więc o czym tu rozmawiać? No gram sobie tutaj i tyle. No ja mam nadzieję, że żarty. No widzicie, ja się na żartach czasami nie znam. Jest partia kolejna. O, z tym arcymistrzem już miałem przyjemność grać. Ze 2 razy nawet. Jest arcymistrz w każdym razie. Znowu mamy ten sam debiut. Co, F4 nie działa teraz? Z
Skoczek E4 może? Nie no, chyba nie. Obije wieżą. Goniec D4. Odbije wieżę, bije tu, on da szacha, odejdę tu. Oj, może być bardzo groźnie. No w ogóle to mógł wcześniej zrobić. Ja zamiast H3 mogłem skoczyć C4, ale nie sądziłem, że on teraz tu zbije, jednak zbił. O, ja to wszystko widziałem. A, tak zagrał. No to to jest lepsza wiadomość dla mnie. Raczej lepsza. No zbić muszę. I teraz pytanie, czy tutaj nie uderzyć. Coś on tu jeszcze większego widzi? A, skoczek. Teraz, czy uderzyć w skoczka? Chyba trzeba. Tutaj mi weźmie. No chyba weźmiemy tu. Chyba wezmę tego skoczka jednak. Okej. No i chyba tak nieco do obrony przejdę. Chociaż z drugiej strony... Nie, no dobra, zagrajmy koń F1. Nieco spokojniej spróbujemy. Dwie figury za wieżę, tylko tak, on będzie oczywiście mnie tutaj... Ajajajajaj. Wszystko jasne. Na końcu nie widziałem tego motywu. A to może niestety zepsuć dużo. No ale jeszcze powalczmy, jest jakość, będzie jakość mniej prawdopodobnie. Tutaj jak zbiję, to co ja tutaj uderzę wtedy? Różnobarwne zostawić? No właśnie. Czy tak jeszcze mogę? O, ha, 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 ha. A tak ładnie było. Uderzmy jeszcze tak. Zobaczymy, co on zrobi. A może od razu tutaj zbić. No właśnie. No nie no, muszę tak. Ojejku, to w ogóle w trąbę jest. Tak teraz. Dobra. Trzeba się poddać. Szkoda mi tej partii. Znowu za szybko. Znowu za szybko. W tej sytuacji ten skoczek wchodził już tu prawdopodobnie od razu. Czyli te F4 moje było słabe, zdecydowanie. Trzeba było zagrać najpierw H3, a potem zaplanować tutaj. Ewentualnie skoczkiem zagrać. Bo właśnie goniec D4 potem wchodził. No ale poszło tak, tak. No i teraz za szybko znowu, bo mogłem na przykład tak zagrać, tak mi się wydaje. Ewentualnie B3, G3, żeby król miał uciec. Koń F1. Ciężko stwierdzić w ogóle. A co silnik w tej pozycji tutaj nam powie? No zerknijmy. I teraz co? Teraz F4. F4 dobre nadal. Goniec F3 dobre nadal. H5. H3. Niby trochę gorsze. Ale skoczek zbił. I to jest błąd. Zobaczcie, komputer bezlitosny. Tylko, że nie wierzą. A dlaczego skoczkiem? Jaka jest różnica w ogóle w tym wszystkim, w całym szaleństwie? Aha, tu król H1. Tu po prostu wisi. Aj, człowiek słaby jest taktycznie, wiecie co? Naprawdę. No, zły na siebie jestem, że nie widzę takich rzeczy, a powinienem widzieć takie rzeczy. No, gość źle poświęca, a ja nie reaguję dobrze. No, ale to w dwie strony działa oczywiście również. No ale nadal ta pozycja jest koło równości, tylko na takim materiale, bardzo, bardzo nierównym.
Koczek F1, duży błąd. No tego widzicie, przeoczyłem szacha, że może tu oczywiście wybić. Wiecie, koń F1, gruby błąd. Bardziej taki ruch już mnie interesował. Czy ten ruch jest dobry według silnika? Również zły. Z jakiegoś powodu, ale może by jakiejś taktyki nie zauważył. Nie wiem nawet, o co tutaj biega w tym momencie. W każdym razie, po tym ruchu należało zbić tu. Aha, no po prostu wybić. Po prostu wybić. Dlaczego ja pionka nie wybiłem? Masakra. Tutaj, tutaj i sobie gramy w szachy dalej. Powiedzmy tak, tak. On by tam hetmanem postraszył. No ale dwie figury za wieżę, jest walka przede wszystkim. Tak, tak, tak. No zdaję sobie sprawę, że lekko nie ma. Ale nie byłoby tak źle. No trudno. W topa. Szkoda. Szkoda trochę, powiem wam szczerze. 2 na 4. Trzeba się w końcu odbić. Ha, po czwartej rundzie jest mała przerwa, jak zwykle, nie? No właśnie. Chciałoby się troszeczkę ten poziom podnieść, powiem wam tak, o jeden level, żeby nie robić tych punktów 50% po czterech partiach. No chciałoby się takie 3, 3,5, wiadomo, chciałoby się. No ale jak się gra, tak jak się gra. Przez ten internet. Zupełnie, powiem wam, jak grałem teraz właśnie Blice na Mistrzostwach Europy, to zupełnie inaczej się grało w szachy. Kompletnie inaczej. Fajniej. Przede wszystkim to było fajne, bo widzisz człowieka face to face i swoim zachowaniem możesz wiele zyskać. No, stracić może mniej, ale taką pewnością siebie na przykład, pewnym wykonywaniem posunięć. A w internecie jest to takie mało wyczuwalne jednak. Tutaj są zimne kalkulacje na pewno. Piękne wyjście z wora na turnieju na żywo. A w której partii, powiedz mi, wyjście z wora było? Która to partia? Było pewnie kilka. Z tego co kojarzę, rzadko chcesz grać na remis, także albo wygrana, albo przegrana tutaj. No tak to bywa, no. No tak, 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 tak to jest, jak się walczy. Ha, o całym kształcie mówisz. No tak, końcówka turnieju bardzo ważna. Te dwie ostatnie rundy, czyli cztery partie, to tak, to bardzo ważne. Które mogą wywindować bardzo wysoko, albo wszystko zaprzepaścić. Jest większa satysfakcja z wygranej na żywo, przynajmniej dla mnie. No na pewno, na pewno. To się zgadza. Czy Janek ma większe szanse w formule Rapid czy w Blicu? Wydaje mi się, że... O, ciężko stwierdzić w ogóle, ale Janek gra Blice bardzo, bardzo dobrze. Ale w Rapidach na pewno też ma ogromne szanse. No, po Janek w którym roku zdobywał ten wicemistrzostwo świata? To 2 lata temu czy 3 lata temu? Już grał bardzo silnie. Zresztą jak było widać po wynikach. Myślę, że tak samo ma szanse wielkie, ale w Blicach myślę, że ciutkę może większe. Im szybciej, tym chyba lepsze szanse dla Janka. Im szybsze tempo. Tak mi się wydaje. No, będzie co oglądać, słuchajcie, święta, naprawdę będzie. Będą to piękne, piękne zawody. Moi drodzy, jeśli ktoś z was nie widział jeszcze mojego nowego kanału, tak przy okazji, Chess Memories, to zapraszam. Może komuś ta formuła się spodoba. Również kanał szachowy. Można sobie tam podpatrzeć.
Jest Carlsen w Arence Agatmatora. Super. To może po Tight Lead Tuesday sobie zerkniemy troszkę na Carlsena, jak sobie gra na żywo, więc no, pewnie to sobie tam podpatrzymy nieco, zobaczymy, jak tam tabelka będzie wyglądała. Zobaczymy, jak tam Carlsenowski będzie sobie grał. Chwilę możemy popatrzeć. Dzięki serdecznie, Macieju. Te przerwy w Tight Lead Tuesday są takie, przyznacie, nieco irytujące. Dla mnie niepotrzebne. Ja sobie zdaję sprawę, że tam algorytm szukał szóstów i tak dalej, po czwartej i po ósmej rundzie, ale to troszkę tak. No dobra, no, dają tutaj kasę też w tym turnieju, więc może tak bardziej profesjonalnie do tego podchodzą, żeby ktoś tam sobie skorzystał z toalety, pewnie w przerwie, lub zaparzył herbatkę i tak dalej. Nie oglądałem meczu Nakamury z Sou, ale słyszałem, że miazgę z niego zrobił, totalną. No, Nakamuruś, naprawdę. Wymiatacz, wymiatacz. No będzie w Warszawie, no jak ktoś z Was się wybiera jako kibic, no to będzie świetna okazja do tego, żeby pewnie sobie fotę strzelić, ewentualnie autograf i tak dalej. Tak, słyszałem, że w ostatniej partii był ponad normą czasową. Tak, słyszałem. Nakamura na pewno jest jednym z faworytów i to takim wysoko postawionym, jeśli chodzi o. Jest bardzo dobry na krótkim czasie, to prawda. Ale on 2 lata w szachy nie grał na desce, więc tylko w internecie. A na szachownicy dawno nie grał, więc no ciekawy jestem też, jak to się ułoży. Może jakiś talent, o którym nie rozmawiamy, też tam wyskoczy z jakiegoś Kazachstanu czy skądś tam, no nie wiadomo. Na pewno Alireza będzie bardzo, bardzo mocny. Chociaż ciężko stwierdzić, bo niby jest mocny Alireza, ale no zobaczymy, bo to wiecie, to będą bardzo silne zawody. Bardzo. No, jeżeli ktoś tą arenkę wygra, przytuli Bitcoina, no to miło, nie? A potem Bitcoin skoczy 2 razy. Dobra, ale już nie rozmawiajmy o kryptowalutach, bo mi tutaj zablokują kanał albo coś. No, nie o tym mowa. No, pozdrawiamy Damiana. 450 numer startowy. No, jak ktoś lubi łupać bulety, to proszę. Widziałeś dzisiaj filmik, że Nepo wygrał z Firugio? Ja już nie wiem, jak się czyta tego nazwisko. No, tutaj ludzie mnie hejtują, naprawiają, w ogóle wytykają. Firuzja, no, Firugia, niech będzie. W Gambicie Królewskim nie oglądałem całego, ale coś pisali w komentarzach, że Alireza nie znał teorii w pewnym momencie. No tak, bo Nepo zrobił kurs o Gambicie Królewskim, żeby było śmiesznie. Magnus przed chwilą na turniej wszedł tam. No tak, słyszałem. W ogóle byłem chwilę u Jaskuła i ktoś mówił, że do jakiejś arenki chyba Kasparow dołączył czy coś, ale nie wiem. No Kasparow raczej to tam nie ma za dużych szans, szczególnie w buletach. Dobra. Dajcie mi tu piątą rundę. No trzeba było pyknąć jakiegoś arcymistrza w końcu. Kurczę, bo już tak mam głód arcymistrza, żeby troszeczkę tego wiatru w skrzydła nabrać. I lecimy. Mówi się Firuja. Firuja się mówi. Na 100% to będę tak mówił. Jeżeli to jest prawda, to będę mówił Firuja, bo już sam nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko. Na YouTube teraz nie nadaję na żywo. Nie, na Twitchu. Jesteśmy na Twitchu. Firuja. Z Firujo. To nawet dobrze brzmi. Języka nie, się nie łamie. Kiedy zamierzam zrobić tytuł międzynarodowy? No najlepiej jutro, ale jutro mogę nie zdążyć, więc dam sobie jeszcze jakieś z 2 lata, może coś w tym stylu. To jest trudne oczywiście zadanie, bo mam dużo pracy zawodowej, dużo projektów w planach i już w trakcie coś tam, wiecie, dzieje się.
no, życie rodzinne. No, ja tam nie narzekam, tylko mówię, jak jest, i po prostu nie mam czasu na to, żeby przysiąść kilka godzin dziennie do treningu, a potem grać turniej jeszcze dziewięciodniowy, nie wiem, parę razy w roku, powiedzmy 5-6 razy w roku, a tak trzeba zrobić, żeby ten tytuł starać się zdobyć. To nie jest tak, że się pojedzie na 3 turnieje i już jest sprawa załatwiona. To nie takie łatwe. Żeby to było takie proste, to byśmy mieli mnóstwo mistrzów międzynarodowych. Ile turniejów muszę obskoczyć? No właśnie, o tym przed chwilą mówiłem, Paul, że właśnie, znaczy obskoczyć, nie wiem ile tych turniejów, wiecie, to może wyjść w ciągu 5 turniejów, może się udać, tak, zrobić 3 normy, ale to nie jest powiedziane. Ja przypuszczam, że kilkanaście takich silnych turniejów trzeba zagrać, więc nie wiem, z 15 w przeciągu 2 lat, może 3, nie wiem, 20 w przeciągu, trzeba próbować, to jest zawsze kwestia prób. Firuzja. O matko, tutaj się trochę można język złamać. Firuzja. Brzmiało lepiej. No nie, kobieta. Znaczy, o tak, kobieta. Gramy. Gramy z panią WFM. WF. Mieliście WF w szkole? No C5 niech będzie. Ten ruch na pewno teraz jest zły na stówę, tylko czy ja to wykorzystam? Bo jak się gra E6, to ten ruch jest na pewno zły. Na 100%. Tylko teraz kwestia. Kwestia chyba tutaj. Nie damy pani tej przyjemności. No taka obrona francuska wyszła, ale w dobrej wersji. I teraz D5 szybkie. Koń H6 jest na pewno dobry. To bicie jest jakie jest. Nie muszę tutaj robić roszady. Wprowadzimy sobie skoczka. Ciekawe, czy ta pani jest zadowolona z tej pozycji. Bo ja jestem. No i potem tu. I na C4. Liczę na to, że mi zbije tu skoczkę. A myślę, że te 3 kreski to nie jest problem. Małe opóźnienia? A może? No i zamyśliła się tutaj pani. Dobra. Wprowadźmy skoczkę. Jak G4 to skoczek. Jak zbicie, to zbicie. Ewentualnie zbicie pionkiem jest też ciekawe. Żeby jednak pionka utrzymać i nie pozwolić skoczkowi na szarże. Tutaj poszło. Ok. No to lecimy. Musimy otworzyć gońca. A5 zawsze podeprę. Goniec tutaj ładnie trzyma. Ok. Bierze B1 zapewne, A5. To się trzyma wszystko. Mówiąc krótko, ten gambit pani nie wyszedł na pewno. Grać trzeba taktycznie coś tutaj. No już nawet nie muszę się starać o jakieś pionki, tylko zabezpieczyć króla, zrobić roszadę. No właśnie, taki ruch oczywiście widziałem. Nowikowa Galina.
takie posunięcie również. No to trzeba wrócić. Ok. No dobra, niech będzie jakieś takie H5. To dostanę ruch od razu. Czy zbicie? Otwierać pozycję. Pełna zgoda. Może tak, zejdziemy ze związania. Tam jakoś będziemy atakować. No dobra, dajmy szacha. Hetman G3 i coś mnie tutaj. Coś mi tutaj grozi, czy nie? Bo chcę tu zbić. Aha, no to już widzę, co mi grozi. Znowu podstawiłem. Ale teraz mogę w ogóle tutaj zbić. Mogę też tu. Może to będzie bezpieczniejsze. Ach, ciężko stwierdzić. Kusi mnie, żeby wziąć gońca. Dobra, zbijmy tu. Prowadźmy wieżę, jakieś tam akcje, tu na skoczka również. W ogóle roszadę mogę też wykonać. Jakiś taki ruch również, coś tam, ona musi myśleć. Aha, dobra. Dobra, to był dobry ruch ze strony pani. Zróbmy roszadę. No tak, no dobra, wymieniam te hetmany. Straszymy. Oj, teraz już wygrana. Tak to zwykle bywa właśnie na takim krótkim czasie. Pozbierane. No dobra. Było świetnie, ale jak widzieliście, troszkę tam sobie poryzykowałem, ale koniec końców punkty są po naszej stronie. Tymo, pewnie można. Pewnie coś tam można było zrobić. Dobrze, mamy 3 punkty. Dobrze mówię? 3 punkty na 5 partii. Pozdrawiam, Shiners, Sun, o ile dobrze to wymówiłem. Za 3 minuty ten turniej o Bitcoina. Spoko, po Title Tuesday sobie popatrzymy, jak gra Magnus. Od razu dajcie znać, jaki ma nick, czy a chyba Doktor Champion Stein, czy coś w tym stylu, czy coś zmienił ewentualnie. Nie wyznaję tej starowiecznej zasady, że jak widzę, to biję. Nie zawsze. Czy wyznaję... No nie, już o tym mówiłem. Dobra, dobra, okej. Okay. Patrzmy, jak sytuacja wygląda. Jeszcze runda nie jest planowana. No właśnie, ciekawy jestem, wiecie co? Niektórzy w tych turniejach potrafią grać dwa turnieje jednocześnie.
Przypuszczam, doktor Drunkenstein chyba dzisiaj, tak? Wydaje mi się, że na przykład Szachraj Mamedyarow, tutaj Azeri Chess, może grać dwa turnieje jednocześnie, klikać myszką. Takie rzeczy już widziałem. Serio. I ci zawodowcy mogą tak pykać. Możecie spróbować na Twitchu poszukać. Może ktoś tak będzie grał. Bo Tilted Tuesday potrwa godzinę pewnie jeszcze, a tamten turniej będzie trwał 2 godziny w sumie. Więc ten się skończy i z maksymalną mocą ktoś tam przejdzie. Tam w arenie można trochę zagrać, potem poczekać sobie z 5 minut, tutaj dograć coś i przypuszczam, że ktoś na dwie platformy jednocześnie będzie grał. A, 4 ostatnie wygram i 7 punktów pewne. No tak. No coś tam Carlsen sobie tak poszarżował. Dobra, mamy mistrza międzynarodowego. Rosja. Siła. Okej, okay, lecimy. Może też zaczyna tam grać na 2T. Na dwie platformy. No na razie 15 sekund. Przeciwnika nie ma. No, coś się zaspał tutaj. Aleks Trapiszko. Dobra, wrócił. Okej. No to C5. A tam sobie wyprowadzimy skoczka. Tak po prostu. No to cyk. No to tak. Aha, zwykła wymiana. Okej. Może i dobre. Teraz chyba D5 będzie dobrym ruchem. No i co? Aha, nie mogę tutaj. Myślałem, że mogę. No dobra, skoczek D4. Niechaj będzie. Wieża E8, on E5 pewnie zagra. Ja tutaj sobie uderzę. On C3 mogę wrócić. Chwila tutaj. Nie, no może skoczek H5, żeby tutaj coś podważyć. Tak, chyba trzeba podważać tego pionka E5. O, bardzo taki nieznośny jest ten pionek. Jak serwery wywaliło? Naliczę się? Serio? To nieźle. F5 jest. Ajajajajaj. F5 jest ruch. Znowu taktyka, słuchajcie. I znowu jestem w czarnej D. No niewiarygodne. Dobra poza była. A to bardzo boli. No strasznie to mnie boli, że ja tak słabo taktycznie tutaj widzę teraz. Nawet nie mam jak się uratować, jak tego skoczka w ogóle uratować.
Tu jeszcze mi wchodzi. Spryciarz. Znowu po partii, wiecie co? No, jestem zły. Znowu jestem zły. Bo partia była. Początek był bardzo dobry. W ogóle lepsza pozycja. Jeszcze gram jak komputer. Wieża E8 lepsza? No co w ogóle chodzi? D5 też dobre, skoczek. Coś tu lepszego może. Bicie. Cały czas jest wszystko w porządku. Skoczek, może skoczek złe. Okej, tak trzeba było zagrać, tak. Skoczek H5, żeby skoczka nie pchać na D4. A, no właśnie. Podemę przejść. Dobra. Trudno się mówi, no po prostu. Zbyt szybko, za szybko, bez większej walki. Liczę wywaliło, ostro. Cześć smoku, nie szkodzi, nie szkodzi. Życzę dużo zdrowia oczywiście. Na Licze się wszystko wywaliło. No to Agatmator przesadził. A ile ludzi tam gra w tym momencie? Strasznie dużo pewnie. Z 20 tysięcy osób gra? 14 około było. 20 koła, no. Ostro. No to jest duże wyzwanie. Serwery mocniejsze muszą mieć, nie? Nie byli przygotowani na takie ogromne zawody. No żałuję tej partii, powiem wam szczerze. I punktów mało. 3 na 6. Ile jest jeszcze rund? 5 rund jeszcze. No to dobra. 5 rund. No to robimy 4,5 punkta. Końcóweczka. Musi być nasza. Cześć Rutino Scorbin 97. No tak, ta długo co partię grałem. Miałem wygraną oczywiście w debiucie. Tam znaczy no, w grze środkowej powiedzmy, tak. Wiem, że miałem wygraną. Znowu muszę powiedzieć, że niestety taktyka i bez bicia przyznaję się, nie robię taktyki, a muszę chyba zacząć, bo faktycznie to może wiele pomóc. No więc zacznę ćwiczyć taktykę. I to nie tak, że po tygodniu będzie efekt, bo to trzeba sobie dać tych kilka miesięcy, przypuszczam. No dobra, 3, 4 do 6 powiedzmy. No trzeba regularnie tylko zacząć robić tą taktyczkę, żeby poprawić troszeczkę sposób myślenia podczas gry. Bo tyle rzeczy, co ja wypuszczałem w prostych rzeczach, w prostych pozycjach, to nie powinno się tak zdarzać. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, no przerośniętego, bo już takie rzeczy słyszałem, co jest oczywiście śmieszne. Tylko komentuję swoje słabości, więc staram się jakieś tam wnioski wyciągnąć. No ale wiadomo, są zwolennicy, są przeciwnicy i ludzie, którzy się na przykład na czymś super nie znają, mają najwięcej do powiedzenia, to jest niestety przykre. Ale to nie tylko w internecie, w środowisku to też niestety się dzieje. No ale trudno, mówmy sobie lepiej o dobrych rzeczach, a nie jakiś tam marnować czas na jakieś tam rzeczy, wiecie, zbędne. Jak tam nalicza się sytuacja? Wiesz co, smoku, niby tak, zadanka na platformach szachowych, ale ja jednak wolę usiąść przy szachownicy i zrobić sobie na szachownicy. Nie wiem, ile mnie to interesuje, ale padły serwery. Tak, już na czacie o tym, kudłaty, rozmawiamy.
tak, wiem o tym. Dobra, następna runda za chwilę. I powalczmy. Ja przypuszczam, że jak tam padły te serwery na Lichesie, to ten turniej się odbędzie w innym terminie. Chyba, że tam coś ruszy. Dalej. No dobra, runda numer 7. Start czy nie start? No tak, taktyka Dallas w szachach jest szalenie ważna. To tam bardzo dobre wyniki można robić, jak dobrze taktycznie grasz w szachy. Oczywiście zrozumienie pozycji szachów tak w ogólnym pojęciu jest też bardzo, bardzo ważne, no ale taktyka może zadziałać w szachach takich błyskawicznych przede wszystkim bardzo dobrze. Mr. Maxi, może masz takie wrażenie, że te przerwy tak długo trwają, dlatego że ja szybko przegrywam i czekamy sobie dłużej jeszcze. No tak, Lichess nie działa. No ale spokojnie, my gramy sobie Title Tuesday, zobaczymy jak po Title Tuesday się skończy, czy tam dalej ten turniej będzie trwał i sobie zobaczymy jak tam Magnusik gra, o ile będzie grał. No w każdych oczywiście, Piotr, masz rację, tylko tak szczególnie w takich szybkich. Witam Cię, Jarosławie. Dobra, mamy przeciwnika. Izrael. Mistrz FIDE. Lecimy. Sprytnie tutaj przeciwnik sobie rozgrywa ten debiut. Zagrajmy H3. No, mam ochotę tak w ogóle zagrać, żeby troszeczkę inaczej zmienić. Ja nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale tak mi się chce ten ruch zagrać. Skoczek nie może tutaj. Zagram sobie gońcem na F4 i tak troszeczkę inaczej. No, skoczkiem wybijamy oczywiście. Charakter pozycji się trochę zmieni. Po tym posunięciu. Chyba F4. Dobra, jak powiedziałem, tak zrobię. Może to nie być najlepszy ruch pod tytułem, bo dostanę takie posunięcie. No właśnie, aha, tu z szachem jeszcze. Aha, wszystko jasne. Ale zaraz, skoczek B5 też znajduje dobrą placówkę. Hetmanem? Tu się trzymam. Nie, tracę pionka w ogóle. Puh! To jest właśnie taktyka. To jest właśnie taktyka. Boli. To niestety boli. No ale gramy. Gramy. Pionek to nie figura. Teraz muszę rozwiązać pewne problemy. Pod tytułem. No dobra, tak, zagrajmy. Oczywiście może zagrać. Nie, gońcem nie może. Problemy pod tytułem co? A to mi się zaczyna pozycja podobać, bo moje figury się zaczynają rozgrywać. Jakaś tam inicjatywa, tutaj pionek podwisa. On tego pionka będzie musiał oddać, jeżeli pomyśli. Nie jest tak najgorzej teraz chyba, w moim odczuciu takim szybkim. Ale posłuchał. No cóż, wybić muszę jednego pionka. Tak, zagrajmy jakiś taki ruch. Nie wiem w sumie, co tu on tak może. Nie, nie może. Tak będzie musiał. Znowu posłuchał.
Dobra, wracam, co ja mogę zrobić innego? Pytanie, czy jeśli on mi zagra gońcem na D3, tutaj zagrał? Się nieco zdziwiłem. Lecimy do góry. Żeby podważyć tutaj zaraz pionka wyżej. Ojejku, wieżę podstawiłem. A, ślepota. Ślepota nie zna granic, naprawdę. Moja ślepota nie zna granic. No to jest ciężko, muszę tak szybko zagrać. A tutaj ruch. Pytanie, czy to wszystko będzie działało. Może to nie działać bez tego pionka. Tutaj, naprawdę? No idę szybko tak. Może zbić w sumie na C6, no może. Prawdopodobnie tak zrobić, znając życie. Nie? A to ciekawe, zaskoczył mnie. Czy zawsze może zdążyć zbić, oczywiście. Tutaj. Czyli co on kombinuje? A, już widzę, co kombinuję. Biorę pionka. A, tu? Sprytnie gra, muszę przyznać. Bardzo sprytnie. Wow. Bra. Dobra. Dwie figury zawierzę, tylko że mam dwa pionki mniej. To będzie bardzo trudne zadanie, ale już wolę coś takiego grać. No dobra, tutaj. Kwestia, jak ten szkielet pionów się ustawi. Czy ja będę miał tu jakieś szanse? H4, może niedobre H4 było. No właśnie, bo muszę wrócić. H4 było niedobre, tu grozi. No tak, zagrajmy. Aj, weźmie pionka. Nie wziął. Tutaj. Tak, żeby się zaczepić nieco. Aha. Szybciej musisz, Krzysztof, podejmować decyzję. A robi się już gorąco. No niestety muszę... Ojej, podstawka G4! Nie wziął, nie wziął, nie wziął! Widzę kolejny pionek w plecy. Niestety ten pionek został stracony. Bardzo źle to wygląda. Co ja zagrałem? No co ty, Krzysztof, w ogóle robisz? Co za bzdura, naprawdę. Serio, naprawdę? Musisz tak podstawiać? To się wszystko nie trzyma w ogóle jakiejkolwiek logiki, nie?
Co za bzdura. O, świetnie. Nie mam pytań, słuchajcie. No nie mam pytań, no. No to już może zdenerwować. Ale 4 rundy do końca. Magiczne 4 rundy. No to wygrajmy te rundy i będzie ok. Podstawki niesamowite. Za duży luz chyba dzisiaj, słuchajcie. Jeszcze tak troszeczkę po tych turniejach, tak mi się wydaje, że za duży luz. Nie, jakoś nie jestem za bardzo skoncentrowany. Tak jakbym jakiegoś tutaj grał turniej taki, wiecie, no codzienny. Nie wiem, takie mam odczucia. Ale to też niedobrze. No bo jak już grać, to troszkę na poważniej mi się wydaje. Postarać się przynajmniej. Za dużo tych szachów. Dobrze, że święta idą. To też troszkę człowiek odpocznie. Jakiejś świeżości trzeba będzie nabrać. Przerwy są równie ważne, prawda? Przyznacie rację. Dobra, jedziemy. Na licze się będą grali zaraz. Spoko. Za 3 minuty. Fajnie. No i co? Przeciwniku. W ogóle gra w internecie też jest taka specyficzna. Jak ktoś ma fajnie ułożone debiuty, swoje schematy, to może je cały czas łupać, ustawiać jakieś takie twarde pozycje. To też nie jest proste, żeby coś takiego oczywiście zrobić, ale to jest kwestia oczywiście doświadczenia gry w internecie, zapewne. Tak przypuszczam. I wtedy są zawodowcy, którzy łupią. Dziękuję serdecznie, Marin Kuku. Co oni cały czas te gambit włożańskimi grają? Uparli się. Teraz taka Benoni powstanie. Sprytnie, sprytnie. Z jakąś tam opcją F4 się zaprzyjaźnijmy. G5 chyba jest dobre. No jest taka opcja, jest. To też widziałem. Może tak po prostu. Jak turniej na licze się działa, to super. To sobie niedługo tam skoczymy. Po Tile Tuesday zobaczymy co i jak.
Muszę bronić skoczka i zająć się tym pionkiem d3. Słusznie, ale pionkiem trzeba się szybko zająć. Nie da mi się zająć tym pionkiem, bo jeszcze lufcik mnie czeka. Bardzo, bardzo sprytnie. Troszkę większy lufcik. I co? I broni pionka gonicem na e3. No niech broni. O, ciekawy ruch. Dał mi tempo. Tu chyba mogę zagrać. Nie, nie mogę, bo wpuszczę. To tak zagrajmy. To też źle. Wieża C1. Ha! Ja to jednak jestem dobry. A wieża C1 to jeszcze na szczęście mam wieża A1. No właśnie. Ale to nie na długo. Spryciarz. Mega. Ojejku, dlaczego ja straciłem tempo? Niech mi ktoś wytłumaczy. Ok, mamy zwycięstwo, także lecimy po dobry finish. Nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji po prostu. Dobra, po 8 rundach jest mała przerwa pewnie. Kto dostanie dzisiaj jednego bitcoina? 200 koła, no, złotych. Masakra. Dwie godziny gry, nie? 100 tysięcy złotych na godzinę. Można zarabiać. Nie, no wiadomo, jakieś tam pewnie to jest promocja, coś w tym stylu. No, ale ten szczęśliwiec będzie pewnie bardzo, bardzo zadowolony. Dobry wieczór, Jarku. No, ale na takie rzeczy się pracuje całe życie, słuchajcie, i to tytaniczna praca. A sprawdźcie proszę, tak przy okazji, czy tam gra też Mamedyarov. Przypuszczam, że gra. Więc gra on gra dwa turnieje naraz w tym momencie. Jestem przekonany. Bo tutaj jest na pierwszym miejscu. Nakamura to postawił tam oczywiście cały czas. Znaczy w sensie skupia się pewnie na jednym turnieju tylko i wyłącznie. W ogóle Nakamura jaki ma nick na tym liczę się, bo nawet nie wiem. No, wszyscy ten turniej grają w ogóle. Nakamura ma 26 tysięcy ludzi prawie na żywo. Ale gość. A już zaraz zobaczę, jaki on ma nick. TSMFTXH. No, łatwo zapamiętać, łatwo. Ale jest skupiony, tu jest walka, słuchajcie. To będzie piękna walka.
28 tysięcy ludzi ma. To będzie piękna walka. No tam sobie zerkniemy i pójdziemy sobie zobaczyć, jak tam sytuacja u nich wygląda. Z jakimś cheaterem gra, to też sobie poradzi. Cheaterów tam od razu blokują, więc liczę, że dobrze tam to wszystko ogarnia. No ale wiecie, na pewno tam sporo takich, no nazwijmy to po imieniu, oszustów się pojawi, bo wygrać Bitcoina to jest dużo kasa, ale na pewno liczę, będzie weryfikował takie rzeczy. To bez dwóch zdań. Nie ma innej opcji. Ale naprawdę, gość ma 2030 Elo z Nakamurą. Teraz tak patrzę na jedną partię, nawet wam pokażę w tym momencie. I trzeba przyznać, że ten gość 2.30 wymiata. Jeszcze masz większy ranking, więc to musi być cheater. Nie ma innej opcji. Chyba, że to jest jakiś nick Carlsena, typu Carlsena, ale nie sądzę. No jest skupiony. Dobra, moi drodzy, my oczywiście wrócimy sobie do tego oglądania tutaj tych mistrzów naszych. Sobie później popatrzymy, co i jak. No ale jeszcze musimy dograć sobie troszeczkę tutaj partii. No nowe konto, oczywiście, tam nowe konto może być. Pewnie, pewnie. Właśnie na Liczesie są trzy główne nagrody, a fajne byłoby to, żeby coś takiego wymyślić, żeby zachęcić więcej ludzi. Znaczy tam i tak bardzo dużo ludzi zawsze zagra, ale na przykład za takie losowe miejsca typu 157, 289, wiecie, zawsze ludzie by chętniej grali, bo mieliby nadzieję na to, że akurat na nich trafi. I to byłoby, myślę, całkiem fajne, to jest bardzo zachęcające. Mam nadzieję, że platformy coś takiego fajnego uczynią. Nawet, wiecie, to nie chodzi o wielkość nagrody, ale przypuśćmy nawet symbolicznego dolarka, tak? To zawsze człowiek się z tego cieszy, tak mi się wydaje, albo jakąś nagrodę rzeczową, albo tam jakąś koszuleczkę mógłby liczes przeznaczyć na coś takiego, to zawsze jest fajne. No szkoda, że nic takiego się nie dzieje póki co, ale może to się to zmieni. Zawsze są takie ciekawe pomysły. Ja sobie zdaję sprawę, że to są budżety i tak dalej, i tak dalej. No to już nie mój klimat akurat, jeśli chodzi o te platformy, ale tak, myślę, że coś takiego można by było spróbować zrobić. Tutaj zobaczcie, w Tactical Tuesday w ogóle mniej graczy się teraz zrobiło, 300. Wszyscy się przerzucili na tamten turniej. A my twardo gramy sobie tutaj Tactical Tuesday. Po turnieju sobie przejdziemy tam poobserwować chwilę. No, losowa nagroda byłaby dobra, tak, to prawda, bo tak już smoku takie rzeczy na turniejach na żywo. Widziałem, praktykowaliśmy również, więc to jest całkiem spoko. Zawsze zachęca. To tak jak jest na przykład z losową nagrodą na koniec turnieju, przy zakończeniu turnieju, no to też obliguje osoby, zachęca do tego, żeby zostać na zakończeniu, oczywiście bić brawa i tak dalej. I potem losuje się nagrodę wśród uczestników, którzy są właśnie na tym zakończeniu. No wiecie, taki liczes by zrobił na przykład turniej za pierwsze miejsce, tam jakieś powiedzmy nagrody finansowe, jakieś tam 1500, $300, dajmy na to, a za kolejne 100 najlepszych miejsc koszulka liczesa, powiedzmy. To wiecie, jak dużo ludzi by zagrało, jestem przekonany. Strasznie dużo. No ale gramy teraz na czeskomi, nie będziemy robić konkurencji. Dziękuję serdecznie, Jarku, za gratulacje. Również się z tego powodu bardzo, bardzo cieszę. Na pewno można sobie powymyślać jakieś takie ciekawe formy nagradzania zawodników w turniejach, żeby ich bardziej zachęcić. No, takie typowe oczywiście dla najmłodszego zawodnika turnieju, nie wiem, do jakiegoś rankingu 1100, 1200, 1300, do 1000 powiedzmy. Takie rzeczy już są na porządku dziennym. Czy znaczy,
Mniej jest tego jeszcze, ale mam nadzieję, że to będzie bardziej zachęcało właśnie do większej frekwencji na turniejach. No, finisz był tak, Jarosławie, tak sam się zdziwiłem, że był taki finisz. Trochę długo się czeka, tak, na ten mecz. Zgadza się, zgadza się. Czy wyjaśniłem paru gemów? No, paru to nie, no, ale miałem dobre partie. No, z Danielem Sadzikowskim miałem. Znaczy, udało mi się wygrać dwie partie i było fajnie. Piękne uczucie wygrać cztery partie, ostatnie partie w turnieju, które windują bardzo wysoko wtedy na miejscu. W tym wypadku 15. Było ekstra. No dobrze. Poproszę teraz tutaj taki szybki finisz. Tak, Maciej Klekowski, nie powiedzieliśmy o nim oczywiście, bo Jan Krzysztof Duda został mistrzem Europy w szachach błyskawicznych, a Maciej Klekowski wicemistrzem Europy. To są tytuły, których nikt im już nie odbierze, także gratulacje oczywiście. Czy coś trenowałem do mistrzostw Europy? Nic. Tylko Title Tuesday z wami tutaj gram we wtorki. Czy planuję kiedyś odpalić SR? Ojej, rozwiń proszę skrót, bo nie kumam za bardzo. A, speedruna pewnie. Speedruna. A wytłumaczcie mi, na czym to dokładnie polega, bo tam się startuje pewnie od zera rankingu, tak? I tam etapami się jakoś zdobywa. I to pewnie na jakichś innych zasadach działa. Jeśli tak, to jest taka szansa, oczywiście. No tak, Kleku tam pograł ładnie, pograł ładnie. Z Jankiem zgadza się. No Kleku jest bardzo mocny, no. On jest bardzo mocny w tych szachach szybkich, błyskawicznych. Właśnie to jest taki zawodnik, który ma fajnie utarty repertuar debiutowy i się twardo niego trzyma i ciągle go stosuje. I świetnie mu idzie w ten sposób. Aha, SR, możliwość puszczenia muzyki przez widzów. O, widzisz, to mnie teraz zaintrygowałeś. Pomyślimy w przyszłym roku, myślę. Dobra. CM. Pomyślimy, smoku, nad tym. Jeśli są takie opcje. Zagrajmy G6. No i taka królewsko-indyjska nieco kombinowana. Zaraz zagram E5 tu. No okej. Okej. W pożądalu. C5 zagrajmy. Przytwierdźmy trochę tego skoczka. F5 lecimy. No to F4. Zamknijmy tutaj. Wyjaśnijmy sprawę. Skoczka na D6 jak wstawię będzie bardzo dobrze. O właśnie, on powinien D6 próbować, żeby skoczka uruchomić. Tego nie zrobił. A on nie będzie chciał atakować. Ok. No będzie chciał. To my też będziemy go chcieli atakować. A3, skoczek B3, ale byłoby pięknie. Już to się nie wydarzy, ale już taki ruch B5 w zanadrzu tutaj mamy. No dobra, B5. Atakujmy. Mam ochotę zbić piona. No to to wezmę. W takim razie otworzę linię. Skoczek D6 działa fantastycznie. Dobra, no tak, to ja widzę. Hetmanów nie wymieniamy, gdy atakujemy. Hetman B6, królowi nic nie zagraża. Teraz jakaś wieża B8. Okej.
Wszystko widzę. Póki co, skoczek A4 pewnie. Tutaj to beta, gramy G5, goniec F6. Królem też sobie zajdę zaraz. Tam spróbujemy sobie zabezpieczyć tyły. No, zajdę od razu, może. Mogę grać sobie na tej flance i na tej flance. Jeszcze raz tutaj spróbuję, tu będzie pułapka. No, spróbujemy, zobaczymy co zrobi. Aha, widzi wszystko. Może tak, spokojnie. No dobra, to tak. Co teraz? Pełna zgoda. Może tu? To królem teraz uciekniemy sobie z tę stronę. Poczekajmy. Tego nie przewidziałem, ale cały czas tu chyba jest dobrze. Jest albo nie jest. Może tak. Ciężko stwierdzić. Dobra, król F8 i zawsze będzie dobrze po królu F8. Zaczyna mnie trochę tutaj irytować to, że właśnie mi zbiera pionki. Jedną wieżę wymienimy. Tutaj ustawimy gońca. Serio? Tak można? No dobra, może mi wymienić, nie może. Widzę opcję. Dobra, pionek wzięty. Ważny pionek, który może zrobić robotę. Wracamy. Do góry. Ta podstawka ze strony przeciwnika, co mnie niezmiernie cieszy. Kolejna podstawka. Świetnie. Tak lubię. Nie no dobra, jest dobrze. Debiut wyszedł, tam zapewne jakieś niedokładności były, ale to jak w każdej partii. Okej, okay. 2 z 2 zrobiliśmy, lecimy dalej. Tak, tam ludzie przecinają czas, bardzo, bardzo przecinają. Tu zostały nam 2 rundy, słuchajcie, do końca. Czy Azeri Chess jeszcze gra? Azeri Chess, mówię co, Azeri Chess. Jak zrobię 4 z 4, to robię helikopter. O matko boska. Jak się robi helikopter? Ile mamy punktów? Punktów mamy 5 na 9. Odrabiamy straty. Aliera za pierwszy, drugi Nepo, trzeci Hikaru. No tam będą się tłuc ostro.
No, to jest, wiecie, to jest duża kasa jak na 2 godziny gry. Dziękuję serdecznie, Kuczaj, za gratulacje. Niestety nie siedzę na krześle obrotowym, więc będzie ciężko. Tak, szkoda oczywiście tej partii, Jarosławie, jeśli mówimy o Friedmanie. Szkoda, szkoda. No i też z takim mistrzem międzynarodowym niemieckim grałem, że w ogóle gość nie wiedział, co się w debiucie dzieje, zagrał ten debiut tak paskudnie, ale to też nie będę opowiadał, bo to tak nudno, jak się nie ma partii przed sobą. A grałeś ostatnio o drugą kategorię, zabrakło jednego punktu. No to już jesteś bardzo, bardzo blisko, więc myślę, że niedługo, niedługo to się stanie. To jest kwestia prób, jak już brakuje tyci, tyci. Także powodzenia życzę i wytrwałości. Najwyższe miejsce w Tiled Tuesday, nie wiem jakie miałem. Nie potrafię tego sprawdzić. Nie mam pojęcia. Hikaru nie odpuści jednego bitcoina, ale on gra mega szybko. To jest cyborg szachów w necie. No, zgadzam się, smoku. Ale Alireza też potrafi niesamowicie grać. To jest dobra rozgrzewka dla nich przed mistrzostwami świata w szachach błyskawicznych i szybkich. Alirezę będziemy obserwować. A Magnus gra? Powiedzcie mi, czy Magnus gra w tym turnieju? Czy mistrz świata Magnus Carlsen gra tam na Liczesie teraz? Gra. I co? I nawet nie jest w pierwszej trójce póki co? Znaczy, system arenowy oczywiście się rządzi swoimi prawami, więc no, to popatrzymy po Title Tuesday trochę na nich. Nawet można się dołączyć w trakcie, ale ja nie zamierzam tam grać oczywiście, tylko sobie zerknę. Dobra, ale tu zostały nam jeszcze dwie rundy. Szybkie dwie rundy poprosimy. A, z Andrekinem przegrał. No tak, widzicie, 2 minuty to jednak. I obstawiam, że tam Alireza wykosi ten turniej, słuchajcie. Młody jest w gazie, jest piekielnie szybki. Jak on kiedyś, ze 3 lata temu, wyobraźcie sobie, grał Buleta z Carlsenem na 1 minutę i jeszcze obciął sobie czas, czyli miał 30 sekund z Carlsenem, no i tam Carlsen ledwo się w jednej partii wykaraskał. Wiadomo, że jedna partia tutaj niczego nie mówi nam więcej, ale sam fakt, że 15-letni Alireza wówczas obciął czas z Magnusem Carlsenem i sobie pykał, nie? To jest w ogóle cyborg. Staram się cały czas taktykę robić i gram partię 30 minut. Ła, wow, świetnie! Gratulacje takiego samozaparcia. Świetnie, to jest ważne. Determinacja i cały czas drążenie w skalę, aż w końcu się uda. Przegrał Alireza. No, wiecie, nie jest tak, że on będzie wszystko wygrywał. Ale myślę, że obstawiam Alirezę, że tam da radę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ale jeszcze skupmy się tutaj na dwóch rundach. Dobra, mamy przedostatnią rundę. Mistrz międzynarodowy. Belgia. Ripoll. Taki polski nick trochę, nie? No dobra. Nie chcę, ale muszę, no. Dobra, zagrajmy tak. No właśnie, niech będzie tak. Może tak?
No postraszmy, postraszmy tu na h4. Znaczy ja tam nie chcę oczywiście zbić, ale też na wyczekanie, bo tutaj ten pionek b5 trochę mi robi krzywdy. Okej, no tutaj jak pionka podważmy. Wybił, wybił. Okej. Dobrze zagrał. Muszę tak niestety grać. Okej, bijemy. Schodzę ze związania. No pozycja różowa nie jest. Będziemy twardo bronić. Cóż mi innego pozostało? Może taki ruch się uda zagrać, żeby tam troszeczkę... A, jednak tutaj. To tak. To teraz jest dobrze. Sobie zablokował gońca. Teraz jest dobrze. A4 ruch. Już takie schematy bardziej mi odpowiadają. No idziemy dalej pionem. Okej, chcę wymieniać. No dobra. Wymienimy to. A tu mi wisi goniec. Już chciałem podstawić. Okej, niech będzie goniec C8. Dobra. Para gońców. Wymieni to w ogóle? Nie wymienił. Król blisko. No i suwajmy te szachy. No oczywiście linie bardzo blisko. Trzeba uważać. Tak, postraszmy. Okej. Skoczek G5 jeszcze ma, ale tutaj król C8. Goniec na E8. Będziemy bronić. Twardo bronimy tym razem. Okej, króla trochę podciągniemy, para gońców. Prawdopodobnie jest to remis, ale można jeszcze sporo grać. Może tu w ogóle zagrać. Może zagram te A3, żeby tą gońca wstawić. O ile wieża. Aha. Dobra. Trochę ruchy w miejscu, ale może też tak spróbować. Ciężko stwierdzić. Nie. Tutaj parę gońców trzeba zachować. O właśnie. On może coś będzie kombinował sam. Spróbujmy jeszcze raz tak. No właśnie, teraz tak spróbujemy chyba. Gdzieś tam się przedzierać. A, zamknąłem sobie gońca. I to będzie długa droga. Dobra, udało się gońca oswobodzić. Pozycji nie otworzy. Jestem przekonany. Otworzył! Super. Teraz pytanie, czy goniec, nie no, goniec na C7. Czyli gra na wygraną po prostu. Cieszy mnie to bardzo. Zajmiemy linię. Będziemy naciskać trochę. O ile to będzie możliwe.
różnobarwne. Z miłą chęcią, tak chyba mogę. Dobra, zbijemy pionka, żeby to już nie kombinować. Okej. Nie no, tędy coś spróbujemy. Muszę gdzieś aktywnie końcem pograć. W sumie co to za pozycja, nie wiem. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem co to za pozycja. Może jakieś tutaj sztuczki jeszcze działają? O właśnie, na przykład taka sztuczka. Pionka zachować. No nie wiem, gdzieś tam coś trzeba popróbować. No pionka oddam. Dobrze zagrał. Ja nie widzę dla siebie tutaj perspektywy teraz jakiejś aktywnej gry. A, tutaj nie mogę. Wtedy może przejdę. A, coś tam spróbujemy. Jakoś szacha. Z powrotem. Właśnie, nie za bardzo widzę co grać. O, mam cię. Czekałem na taki błąd, powiem szczerze. A zaraz. To nie jest wygrana. O kurczę. O, ja cię kręcę, to nie jest wygrana. No nie. Dlaczego? Masakra, szkoda. Szkoda, że remis. Myślałem, że go tymi końcami tam zajadę wcześniej. C4 każe grać komputer. No to co właśnie wcześniej myślałem. Ajajajaj. To się nazywa, moi drodzy, taktyka. Jakby ktoś nie wiedział. Czy tam coś było dobrego? No nie, ale tak przy różnobarwnych to faktycznie. Co? Ha! Mata w jednym dostawałem. O jacie, mat w jednym ruchu był. No to miałem w takim razie mega farta, no, mega fart. Masakra, mat w jednym ruchu. Ale jaja. No tu chyba nie dało się już wycisnąć nic z tej pozycji. No nie, tu nic nie było. Ale ta końcowa... Ła! To była wygrana. Powiedzcie mi jak, bo nie widzę. Aha, bo tu trzeba wtrącić szacha. Z jakiego powodu? A jak król pójdzie tu, to tak, dobra. Nauczmy się czegoś. Okej. Okay. Jak tutaj, to tutaj jest związanie. Wszystko się zgadza. A jak król pójdzie tu, to wieża E7. Król tutaj. Aha, okej. Czyli była jednak wygrana.
No, tutaj trzeba było precyzyjniej pograć. A ja już myślałem, że mam wygraną po tym, że po prostu on mi bierze, a tu trzeba było wtrącić szacha. To się nazywa, słuchajcie, to doświadczenie na wysokim poziomie. No tak, z automatu pograłem, 30 sekund było. Jednak powinienem taki ruch zauważyć. Przy jeszcze takiej liczbie sekund. O, zaraz. Partia się zaczęła. 2 minuty oddałem przeciwnikowi. WGM-ka. Przepraszam najmocniej. Zagapiłem się tutaj w analizie. Dobrze, że chociaż minuta ta została. Kurczę, blade. No tego tutaj się nikt nie spodziewał w ostatniej rundzie. Nawet sam zainteresowany. Zróbmy długoszka. Taki ruch mi się bardzo podoba. Przerzucimy sobie skoczka. Co, wezmę pionka za friko? Nie do końca. Muszę zejść królem, bo tutaj będą problemy i to ogromne. Zagramy na wstrzymanie. Może. No właśnie, może skoczek D4. A, i tu jest bicie. Czyli podstawka. No właśnie. Niewybaczalna podstawka. Można w ogóle gońcem też tutaj zbić. No dobra, nie będzie tak. Bicie tutaj, bicie tutaj. Dwa pionki mniej, ale zdwojone. No jest kara za to niestety. Tu jeszcze szach jakiś istnieje. Oj, 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 oj. Dobra. A teraz jest szach. Bierze D2 trzeba grać. I błagać o remis. Przeciwniczka ma więcej czasu, oczywiście. A, no dobra, tak. Tutaj oczywiście zagrać może. Nawet musi. Jedyna moja nadzieja to te pionki. Okej. Przyznam szczerze, że jestem nieco zaskoczony. Czy ja mogę tak? Nie mogę. Czy ja mogę tak na przykład? No tak, coś tam widać. Czas się kończy. Już na sekundach sobie zacząłem grać teraz. Do zobaczenia, smoku. Dzięki, że byłeś. Szuka siatek matowych. Słusznie, zresztą. No idę na żywioł. Ciężko policzyć na tym czasie cokolwiek. O rety. Tak?
No to przegrana. A nie, jeszcze tutaj mam ruch. Wieża B2. Chyba są ratunki jakieś. Co to za wieżówka? Ta wieżówka jest trudna. Tu mnie wykroi. Tu jest ciężko. Nie, no dobra, przegrana. Nie udało się. Dobra, w topa. Przez gapiostwo troszkę, bo 2 minuty straciłem. No trudno, trudno. No jest tak jest, 5,5 na 11, tak jak to zwykle bywa. Ty Title Tuesday w końcówce. Dobra, moi drodzy.